gościem jest pan Paweł Prokop z firmy DuPont. Dzień dobry, panie Pawle. Jak firma DuPont podsumowałaby ubiegły sezon? Dzień dobry pani. Sezon 2013 okazał się bardzo dobrym sezonem dla firmy DuPont, zarówno pod względem sprzedaży, jak i uznania samych produktów przez odbiorców ostatecznych. Mówimy tutaj o branży sadowniczej, o sadownikach, którzy używali nasze insektycydy do ochrony swoich sadów przed najgroźniejszymi szkodnikami. Mówimy tutaj o owocówce jabłkoweczce oraz o szeregu zwójek liściowych. Z początkiem tego roku wchodzi obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Czy z punktu widzenia firmy DuPont to cokolwiek zmienia dla Was? Zasady integrowanej ochrony roślin opierają się na używaniu produktów jak najbardziej selekcyjnych do organizmów pożytecznych. Między innymi takimi produktami idealnie wpasowującymi się w zasady integrowanej ochrony roślin są właśnie koragen, który wprowadziliśmy w roku 2012, rewelacyjny insektycyd zwalczający najgroźniejsze szkodniki sadów jabłoniowych, który jest bardzo selekcyjnym produktem w stosunku do fauny pożytecznej, do pszczół miodnych, o czym warto podkreślić, jednakże jest bardzo skutecznym produktem zwalczającym szkodniki, owocówkę, jabłkoweczkę oraz zwójki liściowe. Drugim produktem jest Steward, od wielu, wielu lat już znany naszym producentom na rynku. Produkt jest również bardzo dobrze przygotowany technologicznie, toksykologicznie do zasad integrowanej ochrony roślin. Warto przypomnieć, że Polska jest krajem, który wprowadza zasady integrowanej ochrony roślin dopiero w 2014 roku, od stycznia 2014 roku. W krajach Europy Zachodniej te zasady obowiązywały już od wielu lat wstecz, gdzie te produkty były również używane i widzimy po informacjach od producentów z innych krajów, że tak naprawdę są zadowoleni z użycia produktu i spełniają w 100% wymagania integrowanej ochrony roślin. Spotykamy się na 23. spotkaniu sadowniczym w Sandomierzu. O co najczęściej pytają goście odwiedzający targi? Goście odwiedzający targi, odwiedzający nasze stoisko, może nie pada wiele pytań na temat produktów, które już tak naprawdę bardzo dobrze znają. Steward, który znają od wielu, wielu lat występujący na rynku, oraz o koragen, który tak naprawdę jest dość świeżym, nowym produktem na rynku sadowniczym, gdyż występuje dopiero od 2 lat, jest w użyciu w Polsce. Bym powiedział wręcz z drugiej strony, sadownicy nam, no powiedzmy, gratulują, dziękują za dostarczenie świetnego narzędzia do ochrony swoich sadów. Czy firma DuPont przygotowała jakieś nowości na nadchodzący sezon? Firma DuPont uzyskała rejestrację nowego fungicydu pod nazwą Fontelis. Jednakże ze względu na przedłużające się procesy rejestracyjne w Europie, produkt nie będzie wprowadzony na rynek polski w 2014 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.